Ej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 19 odcinek z ATS-em. A niestety tutaj przełączyło mnie do centrali z uwagi na aktualizację, więc nie jestem w Nowym Meksyku. Ale to nic, tutaj mamy jeszcze nieodkrytą jedną miejscowość, El Centro. Spróbuję tam się udać. Ale chciałbym jeszcze zajechać sobie w to miejsce, zobaczyć co to jest w ogóle. Dobra. Zobaczmy. Tak, to jest mój garaż. Rano, więc zaraz będzie jasno. Bo to jest tymi światłami, bo... A, długie mi się włączyły. Krótkie. Dobra. Próbuję się tu wcisnąć. Na razie jadę na pusto, ale chciałem zobaczyć, czy tam jest w ogóle jakiś dealer samochodowy. Ta ikonka z pojazdem, czy nie? Spory ruch. Tu jest zielony. Tak, tu jest dealer chyba. To się dobrze składa, bo chciałem zmienić samochód. Ile starczy mi czasu, pieniędzy. Dobra, jesteśmy. Od 8. No niestety, dobrze, że to jest sobota, bo jak byłaby niedziela, to byśmy się nie doczekali. No i teraz co robić? Godzinę czasu muszę poczekać. Chyba, że zrobię sobie pauzę. Chyba tak zrobię niestety. Z
Tracę trochę czasu, ale przecież nie będę czekał godziny. Czekamy. A, przejadę się tu na skróty. Mam nadzieję, że udało się. Słuchajcie, no i możemy sobie tutaj coś kupić. Peter Birda. Bilda, bo tego nie miałem, tej marki w ogóle. Dobra, weźmiemy sobie ten model. A nie mogę, bo to jest dostępne od poziomu 20, więc słuchajcie, nie mogę kupić. Mogę sobie kupić takiego. Albo takiego. Dobra, wezmę ten nowszy model. Kenworth wraca do garażu. No i kupiłem. Na razie nic w nim nie zrobiłem. Jest domyślny, czarny. Potem się jeszcze z nim pobawię. Dość spory. I tak on wygląda w środku. No dobrze. Nawet fajnie. Teraz ważna kwestia, trzeba wziąć zlecenie, najlepiej żeby to było do El Centro. No ale nie widzę tutaj nic. Szkoda. Jest do Jumy, ale do El Centro nie ma. Jeszcze zobaczymy sobie rynek przesyłek zwykły. No niestety. W takim razie muszę jechać do Jumy. Było śmiesznie, to teraz już tej Jumy nawet nie ma. A jest, dobra. Weźmiemy sobie
Przewieziemy sobie piach. Dobra. Muszę sobie jakoś wycentrować. Tak wygląda moja nowa ciężarówka. Dobra. Migamy. Nawet blisko mamy, więc tutaj fajnie się to wszystko wpasowało. Zostało mi na koncie 42 tysiące. Firmę Bitumen jedziemy. Tam jest ten piasek. No jest. Podnoszenie podpór i wyjeżdżamy stąd. Piąta po południu, no niestety musiałem tę pauzę zrobić. No, prawie bym tam zahaczył o słup. Tak boczkiem sobie wyjedziemy, nie trzeba będzie na światłach stać i tracić czasu. A jednak światła jakieś są. Stop akurat, ale ktoś mógłby się władować ewentualnie. No, Kalifornia, mamy tutaj ograniczenie niestety do 55. Trudno się mówi. Odległość niewielka, więc myślę, że to sobie poradzimy.
zapomniałem o jednej rzeczy. Słuchajcie, rynek pracy, nie rynek pracy, agencja pracy. Muszę zatrudnić kogoś. Menedżer garażu. Bo mam jedną ciężarówkę, która jest nieużywana. Muszę zatrudnić kierowcę. Nie jest za wiele. Weźmiemy sobie mile. Garaż jest jeden, więc tutaj wielkiego wyboru nie mam. No i super. Jeszcze zobaczmy dla pewności, jak to wygląda. No, mamy całą naszą trójkę. Firma powoli się rozbudowuje. Może nie tak dynamicznie jak w ETS-ie. Mogę ominąć najbliższą stację wagową. Świetnie, dzięki. Miasta, do którego zdążamy w tym mieście już byłem, tylko inną trasą. Jakieś ograniczenie spore. Dlaczego? Że coś tutaj się robi?
sporo samochodów, jakiś taki ruch niemrawy, sporo ograniczenie jest na tym odcinku. No tu już się kończy, będzie 55 mil. Jak to przyspieszą. Powinienem zrobić, zanim się zrobi ciemno, jakieś zdjęcie mojej ciężarówki. Niestety muszę zrobić to w taki sposób. Nie wiem, jak to ugryźć, szczerze mówiąc. No chyba tak. Bo na dole będzie napis. I jeszcze jedno dla pewności. Dobra. I jedziemy. 65, słuchajcie. Odkryto miasto Alcentro, czyli fajnie, zaliczyło mi to miasto, którego nie miałem. O to chodziło. Do niego chciałem przyjechać. Ale nie było żadnych zleceń w tym kierunku. Tylko przejeżdżamy przez El Centro. Było 65, co się dzieje, czemu jest 55 znowu? Dlatego, że miasto. Ale dobra, już jest. A, bo 65 jest dla innych, a nie dla mnie. Ale spróbuję trochę pognać. Nie wiem, czy mandat dostanę, czy nie. Zaryzykuję. I mandat 1000. Myślałem, że się uda, a nie udało się. Już byłem tak blisko. No, tu właśnie pan policjant. Dobrze, tylko 1000. Jedziemy do Jumy, a stamtąd już będzie szybko, żeby sobie pojechać gdzieś znowu do Nowego Meksyku i kontynuować naszą przygodę z nowym stanem.
Arizona. Jest jakiś plac budowy, to będzie tutaj. Nie będę się bawił tutaj, wiecie, w jakieś trudne manewry. Zawsze tu na teście mam problemy. Gdyby to nie było nagranie, to pewnie bym sobie tam powalczył, ale... Dojechaliśmy. Doskonale, piak dojechał. Pieniądze zarobione, co prawda z tych 5000. O, 1000 poszedł na mandaty. Ale okej. Mapa ładnie tutaj. Cała już zaznaczona. Myślę, że potem z Yumy sobie będziemy jechać do Tascon, San Simon i w końcu nam się uda tutaj jeszcze zajrzeć te 4 miejscowości. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.